W sensie nic nie widzę przez okulary. O! O, bardzo ładnie. Witajcie na kolejnej wycieczce po Szkocji. Co tam? Chowamy się przed wiatrem. Co tam u was? Jak tam? Ale dzisiaj będzie wysoka sztuka, kultura. Będzie dzisiaj kulturalnie, proszę piękne państwa. Jesteśmy dzisiaj w Jupiter Artland, w miejscu, gdzie jest sztuka. Sztuka jest namacalna i spotyka się z dobrym spacerkiem. W każdy poniedziałek wejście jest tak zwane pay. Jak się nazywa? Płaci ile chcesz w poniedziałek. Płaci ile chcesz w poniedziałek, więc... Czyli nie zapłaciliśmy nic. Nieprawda. Do tego miejsca już chcieliśmy przyjechać dalej, dawno, ale zawsze coś było, że nie ten, bo... Ogólnie to miejsce jest otwarte od maja do września. Jakby też tak bierze to i nam czas trochę skraca. Możliwości też skraca. Tak chodzimy i czasem nie wiemy, czy coś jest artystyczne, czy nie jest. Na przykład to drzewo za nami jest niby zwykłe drzewo. A jednak jest takie, że człowiek nie wie, czy to... faktycznie sztuka, czy tylko ścięte drzewo. To jest płacząca dziewczynka, która wygląda jak Zuzia. Jak płacz. Czy one mają twarz? A, nie pokażę wam. Przyjdźcie i sami zobaczcie. Do bileciku dostaliśmy mapkę ze wszystkimi tutaj artystycznymi sztukami, które można napotkać na tym na szlaku. I są niektóre bardzo, niektóre opisy są bardzo głębokie. Zmuszają do przemyśleń. No, na przykład wszystkie są dziwne. Ta dziura na przykład. Ta dziura. Każdy z nas wie, co to ciemność jest. Każdy z nas nosi ją w sobie. No, nie powiem. Głębokie. Bardzo głębokie. Jak dziura. Jak ta dziura. Nie wiem, czy mówiłam już, ale jest to jedno z trzech, czterech, jedno z paru miejsc, powiedzmy, gdzie właśnie jest tak bardzo artystycznie i tak głęboko. Jak dziura. Jak ta dziura. Można pochodzić, podumać, pooglądać. Przejście całego szlaku powinno nam zająć 2 godziny, ale może więcej, ze względu na to, że jest tutaj tego tak dużo i im trzeba tak dużo zdjęć robić. I teraz się trzeba zatrzymać, to jest raj instagramerów. No, to prawda, po prostu tutaj przyjechać, robić zdjęcia. Tak w ogóle Szkocja jest bardzo dobrym miejscem dla koneserów sztuki, bo Szkoci bardzo lubią się spełniać artystycznie, co już wcześniej pokazaliśmy, na przykładzie Falkirkwilu. I Jupiter Artland jest jednym z miejsc, które chciałam jest odwiedzić. Jeszcze, Little Sparta. Little Sparta, ale to tam I to jest, nie jest takie... Ale ta pani, co to założyła, ona się inspirowała Little Sparta. Tutaj? No. Tak? No. Wow. No. To nie ciekawostki z Wiesławem. To nie wiedziałam. No. A faktycznie, dlatego tutaj są takie podobne rzeczy, jak na przykład ten taki... co to było? Taki mały... Mieliśmy małą przerwę, której nie widzieliście, na karmienie, przebieranie. Dokładnie. Możemy wrócić teraz na szlak. Jedziemy dalej.
nawet bez wszystkich tych rzeźb i tego wszystkiego by tutaj był, no, byłby Jezus. Jest naprawdę bardzo fajny spacerek. Spacerek, bardzo ładnie to jest. Zresztą sami widzicie, no. Świetny lasek. Nam ładnie zaprezentuje, jak się chodzi. Bardzo fajne jest tutaj to, że wszyscy, że można... Nie, bardzo fajne tutaj jest to, że można wziąć i wejść i zobaczyć i to jest wszystko takie namacalne. Interaktywne, bardzo fajne. My chyba już chodzimy 2 godziny. A jeszcze nie przeszliśmy. Jesteśmy w połowie, ale jeszcze trochę. W tej dziurze zrobionej, wyłożonej kryształami, pierwsze co się robi, takie... Takie ma się wrażenie, wow, a za chwilę wow. Tak, wow, ej, chwilę, a ile to kosztuje? Ile to kosztowało? Jezus, w sumie, co to jest, ametyst, nie wiem, czy jest drogi. Właśnie, czy on jest w ogóle drogi? Możesz kupić sobie 5, no właśnie, tak? No. Nie, tanie właśnie są takie, możesz kupić 5 małych kryształków za parę groszy, chyba. Nie mam pojęcia. Ała, wszystko spoko, ale... Będzie przejście. Wszystko spoko, ale te pokrzywy. Ała. Trzeba nie włazić w las, robić zdjęcia. Kwiatki. Musiałam zrobić zdjęcia kwiatków. Też Instagram to teraz cierp. Wszystko ładnie, pięknie, ten sztuka, różne posągi i inne rzeczy. Monumenty. A tu jest bardzo ładne, widoczki są naokoło. Właśnie mają okulary. Widać mosty, widać górki, półestofianu widać. Wszystko. Nie, jest bardzo, wieje. Jest bardzo ładnie. Tak narzekaliśmy, że powoli to idzie, że teraz już nam się kończy czas. W sensie czas, nie kończy nam się czas, tylko kończy nam się wiatr. Ale żarty żartami, ale sztuka nowoczesna tutaj jest spoko. Dzięki, że oglądaliście. Dzięki. Zostawcie lajeczka. Subskrybujcie. Subskrybczka. Oglądajcie, szerujcie. I do zobaczenia na następnej wycieczce.